Wykopaliska archeologiczne. Znalazłem coś. Trzeba wykopać. 3, 2, 1, uruchamiam. Napis na ekranie wkrótce w naszej serii. Wow, moja pierwsza w życiu wybita przeze mnie kolekcjonerska moneta. Mówił prowadzący Jakub Marcinowicz. Gdyby była taka sytuacja, że ktoś na nas napadnie i będzie chciał obrabować konwój, to co się wydarzy? Widok na podświetlony dziedziniec siedziby Narodowego Banku Polskiego. Dzieje złotego. Zaczynamy 6-odcinkową serię, w której powiemy, jak powstaje złoty, jak się go produkuje, jak się go zabezpiecza. Poznamy również kolekcję najcenniejszych monet i najsłynniejszych fałszerstw. Dowiemy się, dlaczego nasza waluta to złoty, a nie piast albo lech. Czołówka programu. Zmieniające się obrazy historycznych monet oraz banknotów przeplata wykres osi czasu od 1496 do 1995 roku. Złoty. Początków naszej waluty należy szukać u zarania państwa polskiego. Z czasów Mieszka I nie zachowała się żadna moneta, natomiast już jego syn Bolesław Chrobry bił swoje monety. Co prawda nie były to jeszcze złote, tylko denary. I oto najcenniejszy z nich, Princes Polonie. Denary pierwszego polskiego koronowanego władcy Bolesława Chrobrego bito z czystego srebra. Monety nie miały nominałów 1, 2 czy 5, jak dzisiaj. Podczas płacenia po prostu je ważono. Pochodzący z XI wieku denar Princes Polonie, którego wizerunek znajdziemy na dzisiejszym banknocie 20-złotowym, uważa się za pierwszy polski pieniądz. Umieszczono na nim napis z nazwą Polski i książęcym tytułem jej władcy. Do dziś historycy nie mogą się zgodzić, jakiego ptaka widzimy na tej monecie. Kiedyś uważano, że jest to orzeł, jednak według najnowszych badań ten ptak to paw, w dawnych wiekach symbol chrześcijaństwa. Kolejni władcy Polski także biją swoje monety. Nie zawsze są to denary, czasami mniej wartościowe brakteaty, monety ze srebrnej blaszki, tak cienkie, że napis zawersu widoczny jest też na rewersie. Na brakteacie Bolesława Krzywoustego z XII wieku umieszczono postać świętego Wojciecha. To nie koniec korowodu polskich monet. W XIV wieku Kazimierz Wielki wprowadził grosz krakowski. Nowa moneta miała umocnić i ujednolicić system pieniężny po rozbiciu dzielnicowym. W praktyce jednak przegrywała z czeskim groszem, który miał w sobie więcej srebra. A jakie jest pochodzenie nazwy złoty? Dlaczego akurat złoty? Profesor Paszkiewicz. Oczywiście nazwa złotego pochodzi od złota, to łatwo się domyślić, ale... Uniwersytet Wrocławski. Pojawiła się w bardzo konkretnym momencie. Otóż ludzi przybywało, handel się poszerzał, użytek monety się poszerzał. Nie było srebra, z którego można było wykonać dostatecznie dużo monet. Dlatego tym chętniej używano monety złotej, gdzie tylko się dało. I pod koniec wieku XV sytuacja się odwróciła. Pojawiły się nowe złoża srebra. Polską monetą w tym czasie był, czy polską jednostką monetarną w tym czasie był grosz, który był ze srebra. Więc zaczęto nazywać sumę 30 groszy złoty. Czyli sprawa nie jest łatwa. Złoty funkcjonuje jedynie jako jednostka umowna, warta 30 srebrnych groszy. Idźmy dalej. W połowie XVII wieku powstanie Chmielnickiego, wojna z Rosją oraz potop szwedzki wyniszczyły gospodarkę naszego kraju. System pieniężny, podobnie jak całe państwo, popadł w kryzys. Król Jan Kazimierz próbował ratować sytuację, bijąc monetę o nazwie tymf. Bardzo często słyszymy i mówi się, że dobry żart tymfa wart. Co to jest tymf? Mateusz Sora, NBP. Tymf to jest moneta 30-groszowa, wyemitowana po zakończeniu wojen ze Szwecją. Otóż w skarbie pozostały długi. Należało spłacić, wypłacić wojsku należny żołd. I to jest moneta o nominale 30 groszy, która posiadała srebra za groszy kilkanaście. Moneta marna, w krótkim czasie wybito ich kilka milionów sztuk. Na długie lata zdestabilizowała rynek pieniężny w Polsce. A czym jest taki proces określany jako psucie monety? Psucie monety polega na tym, iż w tych monetach jest coraz mniej srebra. Wartości tych monet stanowiła zawartość kruszcu. Tak? Czyli ona czuć oszukani trochę. No tak, tak. Znaczy można powiedzieć, że ci żołnierze, którym wypłacono ten żołd, nie byli tym zachwyceni. Co można było kupić wtedy za tymfa?
No, na przykład dobry posiłek w gospodzie lub kilkadziesiąt jajek. I tak przez kolejne 100 lat płaci się tymfami, groszami, denarami lub talarami, które w oficjalnych dokumentach przelicza się na wciąż nieistniejące fizycznie złote. Aż przychodzi wiek XVIII i Polska stopniowo w wyniku rozbiorów znika z mapy. Paradoksalnie to wtedy po raz pierwszy pojawiają się pieniądze nominowane w polskich złotych. W czasach insurekcji kościuszkowskiej materializuje nam się złoty. Złoty przez kilkaset lat funkcjonował jako jednostka obrachunkowa do czasu insurekcji kościuszkowskiej, kiedy zostały wyemitowane zarówno banknoty, jak i monety nominowane w złotych. Taką pierwszą monetą nominowaną w złotych była moneta talarowa, to znaczy moneta o wartości 6 złotych. Pod koniec XVIII wieku, po kolejnych rozbiorach, państwo polskie znika z mapy Europy. Wraz z nimi powoli znika też polski pieniądz. Kościuszkowskie banknoty straciły wszelką wartość po upadku powstania, a monety wybite w cennych kruszcach zachowały ją mimo braku państwowości. W zależnym od Rosji Królestwie Polskim przez pewien czas emitowano złote i grosze z portretem cara i herbem tzw. kongresówki, czarnym dwugłowym orłem z białym polskim orłem na piersi. Wolna Polska i polska waluta wracają dopiero po zakończeniu I wojny światowej. Przy pomniku marszałka Piłsudskiego. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała władzę nad państwem polskim, ale także i nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. No i ten moment symbolicznie uznawany jest w Polsce za odzyskanie niepodległości. Jak pewnie doskonale wiecie, świętujemy go co roku. Natomiast w tamtych czasach rząd nie miał łatwego zadania. Musiał zintegrować 3 systemy prawne i 3 systemy monetarne. Sprawa nie była łatwa. Wszystko w kraju trzeba było wymyślać i ustalać od nowa. Od obowiązujących szerokości szyn do jednostek miary. Jedną z kwestii była nazwa naszej waluty. Polski pieniądz miał się nazywać Pol od nazwy kraju lub Piast na cześć pierwszej polskiej dynastii królewskiej lub Kościuszko na cześć Tadeusza Kościuszki lub Lech, nawiązując do legendy o Lechu, Czechu i Rusie. Dyskusje ciągnęły się w nieskończoność. W końcu naczelnik Józef Piłsudski podpisał dekret, w którym wprowadził w życie Lecha. Nie wszystkim się to podobało, zwłaszcza że zwolennicy zachowania pojawiającej się już wcześniej w historii nazwy złoty byli w większości. Tą ustawą 28 lutego, w dzień taki jak dziś, Sejm zdecydował, że nie będziemy płacić Lechem, tylko złotym. Polskim złotym, który będzie dzielił się na 100 groszy. Ale to wcale nie oznaczało, że złoty wszedł do obiegu. Pani Cecylio, to kiedy tak naprawdę ostatecznie w obiegu pojawił się złoty? I dlaczego akurat złoty? Doktor Leszczyńska. Złoty wszedł do obiegu w kwietniu 1924 roku. A więc tak naprawdę po 5 latach od momentu, w którym pojawiła się decyzja, że polska waluta Rzeczpospolitej Niepodległej będzie nazywała się złoty. A z czego wynikał ten dosyć długi czas od momentu stwierdzenia, że tak będzie, do momentu wprowadzenia? Sytuacja gospodarcza, polityczna, wybuch wojny z Rosją, problemy dnia bieżącego, a więc przede wszystkim potrzeby wojenne, zdecydowały, że sprawy walutowe, nowa instytucja emisyjna, Bank Polski, to wszystko odłożono. To w tym czasie czym Polacy płacili? To zależy, gdzie mieszkali, tak? To znaczy w XIX roku, jeżeli ktoś mieszkał w Galicji, to przez pewien czas posługiwał się jeszcze koronami. Jeżeli ktoś mieszkał w Poznańskiem, no to jeszcze przejściowo posługiwał się marką niemiecką. Ludność na Kresach Wschodnich miała w kieszeni rubla. Wprawdzie w roku 1919 zaczęto wprowadzać do obiegu markę polską, tak, jako tę przejściową walutę dla całego terytorium Rzeczpospolitej, to troszeczkę potrwało. I dopiero w 1920 roku można mówić, że na obszarze całej Rzeczpospolitej mamy ujednolicony obieg, to znaczy wszyscy obywatele Rzeczpospolitej posługują się nowym pieniądzem.
Ale aby nie było tak łatwo, tym pieniądzem wcale nie jest złoty. Z powodu inflacji przejściową walutą jest bowiem marka polska. 500 jest pierwszym banknotem emitowanym w wolnej Polsce. 500 polskich marek to było dużo, mało? Co można było sobie za to kiedyś kupić? To zależy kiedy. W momencie, w którym one wchodziły do obiegu, one rzeczywiście miały określoną siłę nabywczą. Ale na przykład już w roku 1923, a więc 4 lata później, za taki banknot można było kupić dzienną gazetę, tak? Więc siła nabywcza tego pieniądza bardzo mocno spadała wraz z inflacją. Musimy wyobrazić sobie pewien dramatyzm sytuacji. Ludzie do inflacji się po trosze przyzwyczaili, ale do momentu, kiedy ona była jakoś tam obliczalna. Kiedy właśnie w tymże 23 roku, tak, ta inflacja oznacza, że ceny między porankiem a wieczorem rosną o 20%, ona stała się nie do zniesienia, tak? Proszę sobie wyobrazić, jak należałoby waloryzować wynagrodzenia, jak należałoby ceny w sklepach zmieniać i tak dalej, i tak dalej. To było nie do zniesienia. I jesienią 23 w październiku zaczyna się wielki protest społeczny. Ludzie burzą się, ponieważ no, ta waloryzacja nie nadąża za wzrostem cen. I to jest ten moment, w którym na scenę wkracza profesor Władysław Grabski. On wprowadza wielkie reformy, między innymi zmniejszenie inflacji. I wreszcie w 1924 roku marki polskie wycofuje się z rynku, a w obiegu znowu pojawia się złoty. I to on jest obowiązującą walutą. Aż do wybuchu II wojny światowej jest on jedną z najbardziej stabilnych walut w Europie. Dynamiczny rozwój ekonomiczny przerwany jest przez wybuch II wojny światowej. Nasi rodacy w okupowanej Polsce radzą sobie jak tylko mogą. Pewnie doskonale znacie tę piosenkę z okupowanej Polski. A góral, o którym mowa w tekście, to banknot o nominale 500 zł. I co ciekawe, tyle właśnie zarabiał niewykwalifikowany robotnik w okupowanej Warszawie. Dr Andrzej Zawistowski, szef działu historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego. Góral. Skąd ten fenomen i czemu był tak bardzo popularny? Na czym to popularny był, bo był najwyższym nominałem i jeżeli ktoś mówił o jakimś bogactwie, to mówił o góralu i stąd to się wzięło. 500 zł, które zostało wyemitowane, miało po prostu na banknocie wizerunek Tatr. No i oczywiście tego tytułowego górala. Jak wyglądał obieg waluty w okupowanej Polsce? Najszybciej poradzono sobie, mówię to w cudzysłowie oczywiście, z problemem polskiego pieniądza na ziemiach włączonych do Rzeszy i na ziemiach włączonych do Związku Sowieckiego. Na ziemiach włączonych do Rzeszy dokonano wymiany pieniędzy, przeliczając bardzo niekorzystnie dla Polaków pieniądze polskie na marki niemieckie. Za 2 złote polskie przedwojenne było można otrzymać 1 markę niemiecką. Przed wojną był kurs odwrotny, to znaczy, że za 1 złotówkę można było otrzymać 2 marki niemieckie, więc Polacy zubożeli przez tą wymianę. W Związku Sowieckim było bardzo podobnie, przy czym tutaj nie było wymiany. Pieniądz polski został po prostu unieważniony w grudniu 1939 roku i nagle okazało się, że ludzie, którzy mieli w tym pieniądzu swoje zgromadzone oszczędności, wszystko po prostu stracili. A jeszcze inaczej było na obszarze Polski nazywanej Generalną Gubernią. Na tym terytorium istniała specyficzna autonomia pod okiem III Rzeszy. W Generalnym Gubernatorstwie musiano stworzyć nowy pieniądz. Dlaczego? Dlatego, że Bank Polski, który był ewakuowany we wrześniu 1939 roku, wywiózł ze sobą nie tylko złoto, ale również wywiózł materiał, który służył do produkcji banknotów. Wywiózł matrycę i trzeba było stworzyć własną walutę. I tą walutą? I tą walutą był od wiosny 1940 roku tak zwany złoty krakowski, a od nazwiska prezesa banku emisyjnego w Polsce, Feliksa Młynarskiego, zwany popularnie Młynarką. W czasie powstania warszawskiego, a właściwie już w momencie, gdy zapadła decyzja o jego kapitulacji, dowództwo Armii Krajowej żołnierzom idącym do niewoli wypłaciło żołd. Wypłaciło żołd bardzo niewielki w dolarach, bo to była ta twarda waluta, którą wszyscy uznawali, nieważne po której stronie frontu, ale również dostali dosyć sporą ilość młynarek. Te młynarki w obozach jenieckich bardzo szybko przestały mieć jakiekolwiek znaczenie. Generalne gubernatorstwo przestało w ogóle istnieć, więc to nie miało żadnego znaczenia. Natomiast stało się to takim symbolem sentymentalnym. Mianowicie na tych banknotach zaczęto zbierać podpisy kolegów właśnie z obozów jenieckich i do dzisiaj
To są jedne z takich najbardziej znanych pamiątek z okresu przebywania powstańców w obozach jenieckich. Banknoty, młynarki, często o wysokim nominale, z podpisami kolegów, dowódców, zdarzają się z podpisami samego dowódcy Armii Krajowej, czyli generała Tadeusza Bora-Komorowskiego. Wreszcie zakończyła się II wojna światowa. W teorii Polska uzyskuje wolność. W praktyce całkowicie zależna jest od Związku Radzieckiego. W Polsce obowiązującą walutą jest cały czas polski złoty. Niestety ma coraz mniejszą siłę nabywczą. Polacy również utracili zaufanie do naszej waluty, a to z powodu wymiany niefortunnej dosyć w latach 50. Natomiast eksperci od tego tematu zgodnie twierdzą, że banknoty, jak i monety z tamtych czasów były bardzo dobrze zaprojektowane. Polacy utracili zaufanie do złotego. Po zmianie nazwy państwa orzeł stracił także koronę. Jesteśmy w pracowni Józefa Gosławskiego, który zaprojektował najpopularniejsze monety z czasów wczesnego PRL. Jak pamięta pani historię powstania najpopularniejszej monety z czasów PRL? Anna Rudzka, córka projektanta. Tak. Rybak urodził się w tej pracowni w wyniku ogłoszonego jeszcze w 1957 roku konkursu na monety. I ojciec rzeczywiście, można powiedzieć, zgarnął wtedy całą pulę nagród. Co prawda, Rybak nie dostał wcale pierwszej nagrody, ale to właśnie Rybak został wyznaczony do realizacji. Dlaczego akurat Rybak jest na tej monecie? To ma historię bardzo osobistą. Ojciec łowił ryby. Co prawda nie odnosił sukcesów jako rybak i kiedy mama poszła opłacić składki, a nie chciano podbić legitymacji, mówiąc, że ojciec nie zarybia. Mama przytomnie powiedziała, nie zarybia, ale i nie odrybia, bo rzeczywiście jego połowy nie były imponujące. Poza tym, co złowił, to wrzucał, bo mu było żal. I to naprawdę była inspiracja do powstania tej monety? Myślę, że w znacznej mierze tak. Charakterystyczny dźwięk zderzającego się aluminium. To też nie jest taki materiał, który dodaje prestiżu monecie. No, ale to była taka moneta obiegowa. Można było kupić za to dwie porcje lodów po dwie kulki i jeszcze starczyło na oranżadę. Ale ciekawostką też może być fakt, że grubość tej monety jest nieprzypadkowa i jakby to napędzało ten czarny rynek, czyli rynek podrabiaczy i fałszerzy tej monety. Oczywiście, ponieważ była to dokładnie grubość rondelka aluminiowego do podgrzewania mleka. Które schodziły na pniu, wszyscy kupowali rondelki do mleka. Tak, i w Krakowie, w Muzeum Hutten-Czapskiego możemy zobaczyć przykłady tych domorosłych rybaków z rondelków. A jak wyglądał obrót gotówki w latach 70. i 80., to pokażę wam za chwilę. Czerwony Fiat 125P jedzie ulicą. Kierowcą Fiata jest Marek Kanafa, były taksówkarz. W czasach PRL-u nie tyle brakowało pieniędzy, co brakowało towarów, które można było sobie za nie kupić. I na przykład taki Fiat 125P w 79 roku kosztował 170 tysięcy złotych, czyli to mniej więcej 32 średnie pensje. Ale nie można było kupić takiego Fiata bez odpowiedniego talonu. Przepraszam, wolny pan? Tak jest. O, ja chętnie. Za PRL złotym można było płacić jedynie w naszym kraju. Za granicą nie można było go wymienić na żadną inną walutę. W latach 70. i 80. popularny stał się handel wymienny. Mieszkanie w stylu PRL. Rzeczy się nie kupowało, a załatwiało, aby później korzystnie je wymienić. Cała ta komuna to była jedna wielka kombinacja. Ja miałem taką możliwość załatwić cztery pralki automatyczne, co było nie do kupienia. Cztery pralki automatyczne, tak. I tego się nie kupowało za gotówkę? Nie, to było na talony, przydziały jakieś tam. Ja załatwiłem cztery i od razu jedną zamieniłem na telewizor i owisz, który był też nie do zdobycia, drugą na lodówkę, trzecią na zamrażarkę, a czwartą zostawiłem dla siebie. Ale użył pan takiego określenia, załatwiłem. Albo nie, za komuny się nie kupowało, tylko załatwiało.
I tak Polacy stali się mistrzami świata w załatwianiu. Krążyli po Polsce i Europie z towarami, tu zawozili dezodoranty, tam kryształy. Wymieniali to na suszarki, buty czy cokolwiek innego, co akurat gdzieś było do kupienia. A co można było z zyskiem wymienić w kraju? Do Ruskich jechało z dżinsami. Oni nie mieli dżinsów. To mogłeś za to dostać wszystko. Ale my też nie mieliśmy, to skąd te dżinsy? Nie, w Peweksie były. W Peweksie były, dobra. No i co? Wracało się najczęściej ze złotem, bo złoto mieli tanie. Pierścionki, bo kiedyś pierścionek, ciężar liczył się z oczkiem. Okej. To z takim rubinem jak orzech. To ważyło. To ile powinienem panu zapłacić za ten kurs dzisiaj? 600. No dobrze, to będzie 600. I tak w tym smutnym i absurdalnym kombinowaniu z walutą, za którą nie było co kupić i która była niewiele warta, dotarliśmy do 1989 roku, kiedy to znowu odzyskaliśmy wolność. Sala operacyjna. W 1989 roku uwolniono rynek i wtedy wszyscy staliśmy się milionerami. Średnie zarobki przeciętnego Polaka wynosiły około 200 tysięcy złotych. Można było sobie wtedy za to kupić 71 kg cukru. Natomiast już dwa lata później zarobki wzrosły do 1 700 000 złotych. I co ciekawe, główna wygrana w Totolotka to był 1 000 000 000 złotych. Dzień dobry. Ustabilizowanie galopującej inflacji w 1994 roku pomogło przeprowadzić denominację. 1 stycznia 1995 roku wprowadzono do obiegu nowe złote. Przelicznik wynosił 10 tysięcy do jednego. Początkowo Polacy mogli płacić i starymi, i nowymi banknotami. Żeby było nam łatwiej przeliczać, wymyślono nawet taki wierszyk. Palcem zasłoń 04 będzie pieniądz nowej ery. Gablota ze wzorami banknotów autentycznych. Przez ostatnie 24 lata posługujemy się praktycznie takimi samymi banknotami i monetami. 10, 20, 50, 100, 200. Ta seria banknotów to najdłużej funkcjonująca seria w historii Polski. Banknotów na rynku mamy prawie 2 miliardy. Ich łączna wartość to 185 miliardów złotych. Najmłodszym banknotem w obiegu jest banknot o nominale 500 zł. Pojawił się na rynku w 2017 roku. Po dzisiejszym odcinku poznaliśmy historię złotego. Natomiast już za tydzień dowiemy się, dlaczego złoty wygląda tak, jak wygląda. Dlaczego na przykład nie jest kwadratowy. Ale także sprawdzimy, ile jest złota w złotym. Do zobaczenia. Napisy końcowe. Prowadzący Jakub Marcinowicz. Kierownik produkcji Piotr Bogusz. Producent Anna Głowacka. Tablica Vanilla Media. Logo NBP. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.